powinnością jest pamiętać o historii, pamiętać o niezliczonych ilościach bohaterów, którzy często bezimiennie przelewali krew za Polskę i nigdy nie ulegli, nie ugięli się w walce. Pamiętajmy o powstańcach, o bohaterach wszystkich walk niepodległościowych, o tych z I i II wojny światowej, a także o tych z okresu PRL-u. Pamiętajmy o żołnierzach wyklętych. Umiłowanie wolności, niezłomne dążenie naszych przodków doprowadziły do odzyskania niepodległości po 123 latach nieistnienia Polski. Jednak niepodległością cieszono się zaledwie 20 lat. Na pełną suwerenność musieliśmy czekać kolejne 50 lat, aż do roku 1989. Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień, będący wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, pełen refleksji i zadumy nad wydarzeniami z przeszłości. Z drugiej strony zaś jest to dzień pełen radości, w którym możemy się cieszyć i weselić. Niepodległość, wolność, suwerenność to wartość szczególna. To wartość niezwykła, to wartość, o którą toczą się wojny od zarania świata, od początku istnienia państwowości na Ziemi. Niepodległość to wartość, to rzecz, nad którą my Polacy zastanawiamy się i o której rozmawiamy rokrocznie w okresie 11 listopada. Rozmawiamy w różnych miejscach naszego kraju, w różnych gremiach, na licznych spotkaniach, koncertach czy akademiach. Również my, bytowianie, od kilku dziesięcioleci pragniemy w ten jesienny wieczór oddać hołd tym wszystkim, którzy kiedykolwiek w ciągu naszej ponad tysiącletniej historii zabiegali o niepodległą, walczyli o nią, a niejednokrotnie oddawali za nią życie. W przekonaniu, że wolna ojczyzna jest rzeczą najważniejszą. Gdzie możemy tak uroczyście świętować 98. rocznicę Dnia Niepodległości? Jak nie tu, w Niezabyszewie, w szkole, która przed 8 laty, właśnie 11 listopada, przyjęła za swego patrona naczelnika, marszałka Józefa Piłsudskiego przez nadanie szkole jej imienia. Z corocznego przez 8 lat świętowania rocznicy niepodległości dowiedzieliśmy się od was, młodzi przyjaciele, wiele o waszym patronie, z przygotowywanych przez was występów, montaży słowno-muzycznych, czego serdecznie wam i waszym opiekunom, wspaniałym nauczycielom, serdecznie gratuluję.
Rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. W okopach pełnych jęków, słuchani w armat huk, stoimy naprost siebie. Ja wróg, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Ułani, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, pani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, pani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Dzielnością, mocą i mądrością wielka, mistrzyni życia i nauczycielka. Dziś, w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym pradziadkom, zamieszkującym niegdyś się piękną kaszubską ziemię. To właśnie Kaszubi wychowani w poczuciu szacunku i miłości do ojczyzny. Dali niezliczone dowody bohaterstwa w walkach o odzyskanie niepodległej Polski. Kaszeba, to my cwiady diłeb, nic nie dyw mówić sobie, łesłeju mlewat by i łeślip, nie dufo nowi pydubie,
nie lici na nowu esci znak. Wprzód wyrczost znać chce trwałą. Co je zaletą, co je bydak, co chlubą, a co chwałą. Czej dozmi rzegłe cenią, ot jak rodaka, jak bedaka. Bądze z tą wielno chłec bez grzmłet i chłec w trzęseni świata. Tam, gdzie Bałtyku szumią jasne wody, gdzie w skromnej chatce ma kolebka stała, gdzie nad wieżycą kaszubskie zagrody, tam w ojcu wierzę, matka mnie chowała.
więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez. Kiedy szli do niepodległej spoza gór i rzek, niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest ustrzeżona, wieloora bije rytmy naszych serc. Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z nas, bo jest nasza, bo jest wolna. Shabbat.